Rak prostaty jest w tej chwili najczęstszym nowotworem złośliwym mężczyzn, czyli najczęściej występującym rakiem w populacji mężczyzn. I tutaj w szpitalu Medicover specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu raka prostaty. Prostata jest narządem leżącym pod pęcherzem i odpowiada, kiedy był, że tak powiem, stworzony czy wyewoluował, za współprodukcję nasienia. Natomiast w okresie poreprodukcyjnym, kiedy już tych dzieci nie płodzimy, no, nazwijmy to w cudzysłowie, ulega on degeneracji, niejednokrotnie zezłośliwieniu nowotworowemu. Wtedy pojawiamy się my i nowoczesna urologia, gotowi, by pacjentów z tym problemem skutecznie wyleczyć. Rokowanie w raku prostaty wykrytym odpowiednio wcześnie i leczonym w odpowiedni sposób i również w odpowiednim tempie jest bardzo dobre. Dlatego tak ważne jest wykrycie go na odpowiednim etapie i podjęcie właściwego leczenia. Nie ma powodu, panowie, aby chować głowę w piasek. Naprawdę jest to nowotwór, który jesteśmy w stanie całkowicie i skutecznie wyleczyć, a ja specjalizuję się w tym, żeby nie odbyło się to kosztem jakości życia, czyli żeby funkcjonowanie mężczyzn po takiej operacji było zupełnie normalne, takie jak przed operacją. Mam na myśli kwestię oddawania moczu, niekorzystania z wkładek, pieluch, czy w końcu satysfakcjonujące życie seksualne, odpowiedni wzwód i erekcja potrzebne do współżycia. Także to wszystko jesteśmy w stanie uzyskać. Potrzebne jest tu niewątpliwie ogromne doświadczenie, ale przede wszystkim świadomość pacjenta. Dlatego badajcie się.